Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony James i ja dobrze wam drugi odcinek mapy od widzów. Panie i panowie, dzisiaj mamy mapę od pana Jakub Tora po raz drugi, drugi raz pod rząd. Jest to mapa Puzzle Minigames. Przeczytajmy tabliczki. Witam na mojej mapie, mapa typu Puzzle Minigames, dedykowana dla MC DJ Films. Dziękuję bardzo. Nie niszcz mapa poza pierwszym poziomem, okej, nie cheatuj, mapa testowana, wszystko działa, okej. Graj na Game Mode 0 lub na Game Mode 3 poza pierwszym poziomem. Puzzle by Jakub, to nie posiada żadnych. Okej. Okay. Przy tworzeniu nie używałem żadnych modów ułatwiających, tylko komendy takie jak fill. W porządku. Robię na 5 godzin, ponad 30 minut gry. Mapa ma 15 leveli. W porządku. I zanim wspomnę. Zanim w ogóle zaczniemy, wspomnę jeszcze o tym, że Jakub to poprosił mnie, żebym wspomniał o tym, że. Otworzył Discorda. Tutaj macie komentarz, tu w tym miejscu, albo w tym, albo tu, gdzieś na ekranie teraz. Jeżeli chcecie, pod pierwszym odcinkiem z mapy od widzów jest komentarz jego, zajrzyjcie tam, mam nadzieję, że się odezwiecie i zbudujecie jakąś fajną mapę razem, krótko mówiąc. Okej, dobrze, pierwszy level mini survival, ogólnie miałem grać tak, na Game Mode 0, jestem na Game Mode 0, tak dokładnie. Lub Game Mode 3 poza pierwszym poziomem. W porządku, dobra. Mamy grać na Peaceful, czy mamy grać na czym innym? Chyba na Peaceful, okej. Okay. To nie, wezmę jedzenie, mimo że to jest Peaceful, to tak wezmę jedzenie, okej. Okay. Mini Survival, tak? Czyli musimy się przedostać przez Obsidian. W porządku. No to co? Kopiemy drzewo. Pierwsze i najważniejsze, trzeba sobie drzewo skopać, bo bez tego nie zrobimy kompletnie nic. Tabliczka nam się nie przyda, więc ja mam poza tabliczkę tutaj ścinać. Czyli tylko na pierwszym poziomie możemy coś zniszczyć, w porządku. To trochę zajmie, głównie dlatego, że będziemy musieli obsydian skopać, to trochę zajmie. Ogólnie ten hard powinien zrobić większy, nie? Video settings. Gdzie to było teraz? Co się ustawiało? O, automatyczne, proszę bardzo. To, tak jest lepiej, mi się wydaje, dobra. To tak, musimy zrobić kilof drewniany, pierwsze i najważniejsze. Pyk. Chyba jedyne i najważniejsze. Boże, jak ja mam ten. Jaka mam tutaj czułość, proszę bardzo. Okej. Okay. Controls. Damy sobie na 100. No, powinno być lepiej. Dobra, i tu nie potrzebujemy więcej niż to. Musimy też na uwadze mieć, żeby nam starczyło tutaj kijaszków. Bardzo ważna rzecz. I nie, w sumie potrzebujemy to skopać, ponieważ potrzebujemy... na piecyk. Teraz pytanie, czy będzie jej mieli na tyle, żeby... A jest piecyk, po co ja to kopię? Nieważne. Zapomniałem, że jest piecyk tutaj. Crafting nawet jest, nie wiem po co... O, nie wiem po co crafting robiłem. Robiłem crafting? Nie robiłem craftingu jeszcze. Dobrze, co ja robiłem crafting? O, rany. Okej. Okay. Skupiłem sobie też to. Będziemy już palić sobie żelazo. Żelazo... O, jest diament, super. Żelazo mamy 4. Okej, okay. O jeden więcej niż potrzebujemy to naprawdę. Kijki oczywiście i akurat będziemy mieli 4 na 2 kilofy, super. Nie potrzebujemy tyle węgla to naprawdę. Ale te diamenty jak najbardziej. Powinien być tutaj ostatni? Tak, dokładnie, dobra, więc nie potrzebujemy w sumie. Nie wiem czy to kopać, nie wiem czy będę potrzebował tego później. Ale wątpię. Opisałoby, żeby zostawić sobie itemy czy coś, ale to nie pisze. Także sobie jak najbardziej zostawimy. Dobra, no to wszystko w takim razie. Boże, daję mam czułość za większą. Za dużą po prostu. Rany boskie. Jeszcze trochę zmniejszę. Na, nie, 85, mój Boże. No, lepiej. Przez Valheima mam taką czułość wielką, jeśli chodzi o takie inne wyczucie w ogóle w ruszaniu myszką, co jest dziwne. Okej, okay. Diamentowy kill off is acquired. I teraz możemy się przekopać. I elegancko. Ice Bucket Challenge. Dobra, schowamy sobie tutaj to wszystko. Dobra, poziom drugi parkour level easy. Skacz na 3 kratki to skrót, bo to easy. Okej. Okay. Próbowałeś przekopać się przez ścianę? Spróbuj i wyrzuć ten kill-off i jeszcze zmieni survivalu. Próbowałeś przekopać się przez ścianę? Spróbuj. Czyli na przykład tutaj? No, da się. W sensie, I mean, okej, okay, nie będę nic zniszczył. Wyrzuć rzeczy, tak? Zmieni survivalu. Okej, okay, to ja będę na górze, to wyrzucę. Najbardziej. O, świetnie mi idzie. O, nie robiłem parkouru dawno, w sensie... Op i po prostu i tyle. Dobra, i tu wyrzucę rzeczy, żeby... nie było.
wszystkie. Dobra, super. Możemy iść dalej. Co my tu mamy? Labirynt. Ok, labiryncie trzeba się lewej ściany trzymać cały czas i się trafi do wyjścia, także to akurat nie jest ciężkie, jeżeli się zna tajniki labiryntu. Ok, idziemy tutaj. To i jesteśmy, proszę bardzo. Przesuń piasek. To jest 3 znowu? Przez 3 było teraz. Nie, 3, 2 było teraz. Okay. Przesuń piasek. O mój Boże. Oh God. Ok. Ja pamiętam. To było kiedyś bardzo popularne właśnie. Coś tego typu. Muszę tu, nie mam innej opcji. Ok, teraz wezmę to tym. Przesunę to tak, przesunę to tutaj. A nie, tak i tak. Ok, dobra, teraz tutaj. Dobra, gdzie ja go muszę dać? Tam, chyba w porządku. No to teraz. Bo ja tym nie sięgnę, chociaż chwilę, sięgnę. Cyk, cyk. Przepraszam, cyk. I sięgnąłem, dobra, to mogę sobie przytrzymać. Ale niekoniecznie chyba, co? No dobra, teraz jest podejrzane, ponieważ... O, mogę po prostu to przyciągnąć do siebie? Jeszcze raz, tak, super. Dobra, to tu mogę wypchnąć, tu mogę wypchnąć. Tu mogę to złapać. Tutaj tak. Udało mi się, tak, super. Tak, tak. Tak. I tak, super. O, hello. A, były drzwi, a tutaj były metalowe, teraz się otworzyły. Bardzo fajne. To bardzo fajne. Bardzo mi się podobało, bo kiedyś dawno uskuteczniane, także jestem szczęśliwy. Czekaj, co się pojawiło znowu. Ok, level normal. Mam się dostać tam, zakładam. Ok, w pożądalu. Nie dostanę się tutaj po prostu? Nie dostanę się. O, kurde. No dobra. Piąty poziom. Zakładam, że mamy iść tutaj. Nie grałem strasznie dawno parkourów, a byłem dobry w parkour kiedyś. Podejrzane. Ok, i tu po prostu do wejścia. O, to nie koniec tego poziomu. Proszę bardzo, panowie. Ok, cyk, cyk, cyk. Parkour zrobiony. Jednak nie. Byłem zbyt koki. Jak na razie mapa bardzo fajna. Mapa typu Escape jak najbardziej. Bardzo mi się podoba. No, tu są 4 kratki, ja... A, nie patrzę pod siebie. To jest problem, nie patrzę pod siebie. Są 4 kratki, czy 3. W sumie nawet chyba nie umiem liczyć. Zaraz się przekonamy. Hop. No, come on! Nienawidzę siebie. Dobra, come on. Na trzeci poziom. Alright. Noc zachodzi. Nie wiem, czy powinienem być dzień, czy nie. Hop. I hop. I proszę bardzo. Double jump. Ok. Drzwi. Co my tu mamy? Ok. Zakładam, że jakbyśmy nie trafili, tak? Czy coś? Ale tu widać, że coś jest. Ciekawe. Ok. No, to byśmy nie przeszli, widzicie? No i tu musielibyśmy spać. Ok. No, Jakub, powiem ci, że da się to oszukać, ponieważ jest hitbox, jak widzisz tutaj narysowany. I zakładam, że będzie w lewo, prawda? Okej, okay, kolejne drzwi przed nami. Okej, okay, czyli prawo, lewo. I teraz znowu prawo. Tak. Okej. Okay. Łatwo, ale tu niczego nie zrobię, redstone. Nie używałeś czasem parkoura na drzwiach? Używałem drzwi do parkoura często, to trzeba przyznać. Redstone, co? No dobra, ale powiedziałeś, że nie mogę niszczyć, jeżeli coś powie, postawię tutaj źle, to nie mogę tego zniszczyć, po co pierwszym poziomem tylko? Ja tylko mówię. Okej, okay, co ja tu muszę zrobić w ogóle? Muszę się dostać, aha, muszę to połączyć. No dobrze, w porządku. Chwila, bo mam ograniczony redstone strasznie. Tutaj, aby tak zrobić. O, zrobić tak. I tak. I puścić. There we go. Redstone akurat jestem dobry, więc... Więc to było bardzo łatwe. Parkuj na niewidzialnych blokach. Zakładam, że to są podpowiedzi tutaj na dole. Więc... O, what? Jak to tak?
Aha, dlatego nie skoczyłem, dobra. Ponownie, widać hitboxy, więc w każdym momencie mogę sobie po prostu zobaczyć, czy dobrze skaczę, na ile jest wysokość i tak dalej, więc... Więc wiesz, jak to wygląda. Okej, czy ja tutaj... Tak, przejdę tutaj, okej. Hop, dobra. Kurde. Może i widzę hitboxy, a i tak nie jest prosto, bo... Mogę mieć czasami problemy ze wskoczeniem tutaj. I hop, super. Znajdź dźwignię. Dobrze. To jest gdzieś tutaj, nie? Też ponownie widziałem masę tutaj. Masę. Mega w Monday był. Ja widziałem masę właśnie. Tutaj dźwignia. Okej. Okay. Masę właśnie ukrytych guzików, ukrytych dźwigni. Gdzie szukać i tak dalej, więc. Jestem tutaj. Weteranem, jeśli chodzi o takie quizy. Notch stworzył Minecrafta, oczywiście. Co tutaj? O, redstone widzimy. Proszę bardzo. Która ruda jest najlepsza? Diament, złoto, netherite. Netherite. Nie? No dobrze, nostalgicznie powiem diament, chociaż netherite. Nie ta wersja. Dobre. Dobry. Jak bardzo popularny jest Minecraft? Najlepsza gra, jaką świat kiedykolwiek widział? Dokładnie. To co to Minecraft? Dobra gra. Najlepsza gra. Minecraft zawsze będzie najlepszą grą. I nie mówię tego dlatego, że gra w Minecrafta. Minecraft jest najlepszą grą, jaka powstała kiedykolwiek. Jeżeli myślisz, że to Fortnite, to jesteś za młody i powinieneś wyjść w tym momencie. W trybie kreatywnym można zginąć. Tak. Wpadając do voidu, jak najbardziej. Podstawowa skórka w Minecraft. Obydwie opcje Steve, Alex. Obydwie opcje. Dobrze. Czy autor jest leniem i nie wymyśli innego pytania? Tak. Jak najbardziej. Oczywiście. Ha, wszystkie trzy opcje były dobre. Dobre. Nawet tego nie zamuruję. Ej, to jest dobre. To jest dobra komedia. To jest bardzo dobra komedia. Mówisz, że jesteś leniwy, to nawet nie zamurujesz tego redstone'a, który był tutaj. Bardzo dobra komedia. Bardzo mi się podoba. Najbardziej destruktywny mob. Creeper, Enderdragon. Enderdragon. Jak to nie Enderdragon? Wide? Przecież Enderdragon może rozwalać rzeczy. Chociaż może nie. Może on przenika przez bloki. I don't know. Niech będzie, że Wide. Jaka komenda najefektywniej wypełniać bloki? Poza World Editem czy z World Editem? No Fill. Poza World Editem Fill, jak najbardziej. Jest różnica między drewnianą a kamienną płytą naciskową? Tak. Jest. Siła nacisku. Co my tam mamy? Kunia. Będzie parkour koniem? Ile jest tutaj drewna w tej wersji? 6? Yes. Bonusowy. Jaki nick ma autor mapy? Jakub Tor. Jakub Tor. Jakub Tor. Napisałem. Parkour na koniu. Tak jak myślałem. God fucking damn it. No dobra. I am not the best at coin, więc będzie lipa. A ja tu spadnę, to ja mogę tutaj wejść, bo konie są akurat na tyle fajne, więc... Ale tam już nie wstanę. O Jezus Maria, okej. Okay. Pierwszy raz sobie parkour na koniu, więc to jest zdecydowana nowość dla mnie. Ja tego nie przejdę za Chiny ludowe. Holy fucking shit! No nie, koniu! Słuchaj się, chłopie, bo tutaj jest... Chwila, a ja... A ja mam pomysł. Nie, nie będę tego robił. O! Jak się wystraszyłem! Holy fucking shit, ja bym jumpscare'a dostał. O! Każdy zapomina, że Minecraft to jest też gra horrorowa. I ludzie mogą się śmiać, ale tak jest. Ile razy się w Minecraftie zesrałem, głównie dlatego, że się pająków boję. Panicznie. I to nie tylko na żywo, tylko w grach też. Bo jak tam jest... Wielki słup! Już chyba wiem, dlaczego używałeś fil. Ale następnym razem... Zainstaluj sobie po prostu modyfikację World Edit. I tyle, będzie ci prościej, będzie ci łatwiej. Czemu nie mogę tam przeskoczyć? Yes! Dało się, dobra. No spokojnie. Panie koniu! Jesus Christ, okej. Czy ja mogę zejść z niego po prostu tam przeskoczyć? I ja nie będę oszukiwał. Hop! Yeah, udało się. Dobrze, płotka. A nie zauważyłem, że nazywa się płotka. Oczywiście płotka jest Wiedźmina 3. Dużo fajnych nawiązań. Hello, co my tu mamy? Kolejny parkour? Wyścigi na lodzie. Wezmę białą łódkę. Wyścigi z kim? Czy po prostu
O ja pierdzielę, o mój Boże, i ja mam to przejść na łódce? Za chiny tego za łódce nie przejdę. O mój Boże, okej, no dobra. Jezus, jak? Jak? Ja wiem, że to... Ja wiem, że to wszystko jest możliwe, po prostu mogę przejść. Spróbuję kilka razy, jeżeli mi się po prostu nie uda, to... To odpuszczę. Tutaj moich zmagań, ponieważ... Ja nie jestem najlepszy w Minecrafta. I nie wiem, czy... Dobra, tu jest ściana. Ściana, tu możemy się przykleić. I to jest długie! Jesus, okej. Okay. Tu jak powiem, to mi nic nie da, okej, okay, fajnie. O shit, tracę kontrolę, tracę... Kurwa, kontrolę, nie! Nie spadaj. We got so far! Dobrze. We got so far. Don't fuck it up! Jest sposób na to. Po prostu, okej. Okay. Ale ja ciebie wezmę ze sobą, ponieważ tam dalej... Kurde, tam dalej też są drzewa i niekoniecznie wiem, czy przejdę to, czy nie. Wezmę sobie kolejną łódkę po prostu. Wezmę wszystkie łódki. O, dobra. Jestem zestakowany na łódkach, teraz mogę to zrobić. Ja naprawdę bym chciał zrobić tą 180, ale po prostu ja jestem jakiś beznadziejny w Minecrafta dzisiaj. Chodzi szczególnie o parkour. Po prostu jeszcze nie wiem, jak to wideo będzie zedytowane jakkolwiek. Tak, to zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, jaki zakręt zrobiłem. Cześć łódko. No, lagi na singlu. Dobra, elegancko. Beach boat. Znowu się noc robi. Ło, nie to chciałem pisać. Okej. Znowu się noc zrobiła. Powolutku, na spokojnie. O. I teraz robimy tak. There we go. Okej. I teraz tak, teraz nie spaść. To przede wszystkim nie spaść. Szczerze, nie by tego na łódce, ale to by zajęło za długo zdecydowanie. Ja pokazałem, że potrafię, także jestem z siebie zadowolony. No i tu już pójdę łódką, nie przejdę. Chociaż jeżeli tu mi dasz checkpoint, to może spróbuję jeszcze łódką. Dałeś mi checkpoint? Aha, dałeś mi checkpoint, okej, no dobrze. Skoro mi dajesz checkpoint, to jeszcze spróbuję. Będę tak miły. Op. Shit! Jezus, weź się wycentruj! Dziękuję! Christ! To jest przy ścianie? Tak, chyba całe szczęście, że to jest przy ścianie. Oh shit! Nie, tak nie mogę zrobić. Zostaw! Coś mnie trzyma! Herobrine! No dobra, okej. Okay. I teraz tak, twoje łódko. Droga jest prosta, tak tutaj w miarę, nie? Jakbyś była taka biła i współpracowała chociaż przez chwilę. Tu jest ściana. No i spadłem coś. Ciągle. Ale zrobię to tak. I jestem złotym na górę. Dobra. To jest znaczy najtrudniejsze wyzwanie, którego się tutaj podjąłem. Zdecydowanie najtrudniejsze. Yeah, dopłynąłem do końca. Łucznictwo. W porządku. Tylko sobie łódki wrzucę. Których nie potrzebuję już. Łucznictwo. To akurat... Kamam, przytrafiłem. Dobra, co drugim razem, niech będzie. Tam w ogóle na początku pisało tabliczki, że był taki tunel i pisało dowiesz się, po co te tabliczki są później. Znaczy, po co jest ten tunel później, nie? Dobra, co drugim razem też. Tu jest w ogóle wielka winda, czy to jest wszystko drabina, oby nie. Dobra, ups. Ło, matko boska. Chyba trafione jest, nie jestem pewny. Tak, okej, okay, w porządku. Kolejne ucznictwo przed nami, coraz dalej musimy iść. Idealnie w sam środek, panie i panowie. Najlepszy strzelec w tej całej Mississippi. Okej, okay. Szkoda, że nie słychać, czy trafiliśmy, czy nie, bo jest to tak daleko, że tego nie słychać niestety. Holy God, 5? Nie wiem, czy trafię 5. Ujde. To już trochę daleko jest. To już mam Infinity, gorzej mi się łuk kończy. No bo zepsuję, no w sensie. Come on, o. I to ostatni jest? Trochę niżej.
Nie, udało się, zajebiście. Tak, to jest jedna wielka debina, mam na samą górę wejść. Jesus, okej, okay, co tu mamy? Spokojnie nieśmiertelny. Autorski własny pomysł. Spokojnie nieśmiertelny. Co to jest w ogóle? Uderz wieśniaka. 99, 99, 9. Czy to? Czy muszę je po prostu. Czy muszą być na płytkach? One się nie ruszają, tak? I muszą być na płytkach, rozumiem, tak? Czy jak to działa? Ty mam płytki nie ma, a go uderzyłem. Ups. Typie. Ty w ogóle klikasz tą, czy nie? Boże, ile ich jest tam dalej. Chyba nie czaję, w sensie o co tu chodzi. Nieśmiertelni, okej. Spoko. Wy się ruszacie sami, czy nie? No dobra, ty klikasz. Czy macie nie... Macie nie klikać. Okej, okay, w porządku. Jesus Christ. Z drogu po prostu, nie? Wszystkich. I tyle. Czy to mam je rozwiązywać coś, czy po prostu wszyscy mają być... do rogu wsadzeni. Żeby nie klikali płytki po prostu, nie? Okej, okay. Czuję się źle, że bije wieśniaków, no ale słuchaj, ktoś to musi zrobić, nie? Wieśniaku! Wypadł z mojej płytki, rozumiesz? Poszedł! Bardzo fajny koncept, ale trochę brutalny. To chodziło? Tak, okej. Okay. Dropper. Zrób spawn pointa albo otwórz drzwi. A, po to to jest. O nie, nie będę dylał. Set spawn. Spawn point. There we go, okej. Okay. Dropper, tak? O mój Boże, szkoda, że nie mam Optifine'a wganego. Nie mam, prawda? Nie mam Optifine'a wganego. No well. Spotkamy się na górze, bo trochę tam będę rzedł, także widzimy się na górze. Shit. Takie mapy zawsze fajnie wyglądają z góry. Na przykład mógłbyś zrobić command blocka po prostu, który mnie... Na przykład tu by był redstone, który by otwierał drzwi na początku i by miał po prostu teleport czy coś. Albo z góry redstone, który leci na dół i otwiera tam drzwi na początku, które teleportują mnie tutaj. To mi się wydaje byłoby lepsze rozwiązanie, niż żebym miał komendą ustawiać spawn point. Wiesz, o co mi chodzi. No ale to tylko mój koncept, nie? A zatem po 45 latach zbliżamy się na samą górę. Jesus Christ. Okej, okay, dropy. O nie, czemu wszystko w jednym kolorze? O rany. No dobra, tu ustawię sobie spawn point. Boom. Okej. Okay. Co my tu mamy? Potion of Night Vision. Bardzo przyjemna rzecz. Widzimy wszystko przynajmniej. By była noc, ale nocy nie ma. No dobra, dropy, tak? Oh shit, oh shit, no to tu będę umierał i to całkiem sporo niestety. Ponieważ I can't see shit i widzę, że muszę pić potki, bo tam jest ciemno na dole. Ostatnia potka. Ostatnia szansa na zrobienie tego. Jak nie dam rady, to trudno się mówi. Jest! Jest! W ostatnim próbą. Woo! Fuck you, dropperze! Dziękuję za grę. Jak chcesz to wysłać tę mapę, wejdź za paniczkę i raczej wpisz fill Minecraft TNT. Okej. Can I? Can I actually? Okej, okay. Komendę taką. Fill tilda. Okej, okay. W ten sposób, tak. Ale muszą być te tyle, czy te tyle po prostu dziesiątki, nieważne. Mimo to są te trzy tyldy teraz. I tak, 10, 10,
10 Minecraft TNT. O to chodzi? O mój Boże, okej, okay, chyba o to chodzi. O, I'm free. No okej, okay, zrobiliście tylko taki mały blok, no ale no nic. Dobra, to fajerwerki na koniec w takim razie. Niechaj będą. PC, Jesus. O, wieśniaki są wolne. Okej, okay, także panie i panowie, tu była mapa od Jakubtora, już druga. Tak jak mówię, pod poprzednim odcinkiem, pod pierwszym odcinkiem, dał komentarz Jakubtor z, krótko mówiąc, z linkiem do Discorda i ogólnie ogłoszeniem, że pracuje nad mapą i szuka ludzi chętnych do pomocy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, pod pierwszym odcinkiem jest link i też w opisie tego filmu macie link do Discorda, gdzie możecie się zgłaszać. Myślę, że to będzie całkiem fajne. A mapa? Powiem szczerze, bardzo fajna. Ktoś testował płytki z tego, co widzę. Bardzo fajna, bardzo mi się podobała. Wiele ciekawych konceptów. Prosta, nieskomplikowana. Niektóre challenge, szczególnie ten z lodem, był bardzo ciężki. Dropper to dropper, wiadomo, dropper jest ciężki swoją drogą. Ale dziękuję bardzo za tą mapę, że została mi pokazana i została zrobiona dla mnie. A się z wami żegnam. Mam nadzieję, że będzie więcej mapek. Jeżeli chcecie mi przesłać mapę, dobrym miejscem jest Twitter. Możecie mi wysłać DM na Twitterze. Link do Twittera jest w opisie. I jeszcze w zakładce informacji na moim kanale jest mój e-mail podany. Tam możecie mi też wysyłać swoje mapy. Ja je oczywiście za waszym pozwoleniem nagram. Także cóż, trzymajcie się, moje drodzy, najczęściej. Zapraszam was na kolejne odcinki z mapek od widzów. Trzymajcie się. Pa, pa.